W ubiegłym tygodniu libiąscy kryminalni udali się na osiedle Flagówka w Libiążu, gdzie, jak wynikało z ustaleń, w jednym z mieszkań miał przebywać mężczyzna poszukiwany do odbycia kary w zakładzie karnym. Po wejściu do tego mieszkania policjanci wyczuli charakterystyczną woń marihuany. Podczas przeszukania mężczyzny policjanci znaleźli przy nim narkotyki. Również podczas przeszukania jego mieszkania funkcjonariusze zabezpieczyli amfetaminę, marihuanę, a także dwa telefony komórkowe, wagę elektroniczną i banknoty w kwocie 440 zł. Mężczyzna po nocy spędzonej w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych szanowskiej komendy został doprowadzony do zakładu karnego do odbycia zaległej kary pozbawienia wolności. Natomiast za posiadanie znacznej ilości narkotyków grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.